rozmawiam z Kamilem Łoszykiem. Kamil, 14 zwycięstwo, nadal tylko 6 nokautów. Tylko mówię oczywiście z przymrużeniem oka, bo to był solidny rywal. Przyboksowałeś 12 rund w dobrym tempie. Masz swój pas. Powiedz, jak to wyglądało z twojej strony, bo były takie dramatyczne momenty, kiedy na przykład poleciała krew, kiedy zaczęło puchnąć oko. No poleciała krew, no ale no to jest boks, no to... Ja akurat mam takiego pecha, fajnie farta, że wchodzę tak głową nisko, uderzyliśmy się głowami. No szkoda, że znowu pękł łuk, no ale to dalej doświadczenie następne. Łuk się zagoi, będzie dobrze myślę i będę dalej boksował. Był taki moment podczas tego obozu, że byłeś naprawdę bliski przetrenowania, zajechania się przez wysokie tempo treningów, dużą ilość walk, ciężkie te treningi, powiedz. Czy pomogła ta chwila przerwa? Złapałeś trochę świeżości? Czułeś się już gotowy na 100%? Czy to nie było 100% Kamila Łaszczyka? 100% raczej nie. Ja do ostatniej chwili tak mówiłem trenerowi. Trochę trener mnie mówi, że gdacze i że mówię, że cały czas jest coś nie tak i że może to jest u mnie w psychice. No ale ja mam twardą psychikę i jak po prostu coś mówię, że coś z nim nie tak, no to jest tak naprawdę nie tak. No ale... No jesteśmy z trenerem, trener mówi, że będzie wszystko dobrze, widział mnie jakąś tam dynamikę, widział, że jestem szybki, widział, że ten mówi, że umiem boksować mądrze, umiem boksować z luzu. No i szedłem radę, no i jak było widać, no dałem radę. Przemęczenie na pewno jakieś tam było i to nawet nieduże, no najczęściej no, teraz było tak, że miałem walkę i tydzień czasu przerwy i znowu zaczynałem trenować. Więc no nie było tak naprawdę dużo tego odpoczynku, no ale teraz będzie odpoczynek, będę odpoczywał, więc... Za jakiś miesiąc, w sumie dwa miesiące, 2,5 miesiąca wchodzę do niego i robię swoje. Piotr Wilczewski, z którym trenujesz tutaj w Polsce, jest bodaj najlepszym młodym trenerem w Polsce i bardzo rozchwytywany jest w ostatnich, szczególnie miesiącach. Powiedz, czy to jest jakaś dodatkowa presja, że obawa, że trener nie poświęci ci wystarczającej ilości czasu, bo ma tylu podopiecznych? Powiem tak. Piotr Wilczewski, no, nasz trener, on patrzy na nas wszystkich, on nie patrzy tak naprawdę jednakowo, może jednakowo w jakiś sposób tak, ale no każdemu chce coś powiedzieć. Każdy ma inny styl, on sam boksował dużo, sam przeboksował naprawdę dużo, dużo walk i wie co to jest kryzysy. Nie to na przykład takie no, trenerzy, którzy, no nie mam nic do takich trenerów, którzy nie byli nic w ringu, wiadomo dużo umieją, dużo mówią. No ale on wie, kiedy są kryzysy, kiedy co, kiedy jak boksować, co robić, żeby było lepiej, jak odpoczywać. No uczy takie nas mądrości, czego no nie jeden trener tak naprawdę nas, mnie na pewno nie uczył. Gdybyś miał spojrzeć chłodnym okiem na to, w jakim kierunku idzie twoja kariera, na to, w jakim kierunku idzie twój rozwój, jak daleko jeszcze brakuje ci do czołówki tej kategorii, tej i pobliskich, bo wiadomo, że ty trochę lawirujesz z tą wagą, jeszcze nie wiadomo docelowo, gdzie będziesz boksował. Powiem tak, fajnie byłoby na pewno boksować z najlepszymi, no ale ja wiem, że jestem jeszcze młody, mam 13-14 walkę, dopiero stoczyłem. Wiadomo, no naprawdę fajnie byłoby zaboksować z jakimś mistrzem. Myślę, że bym wszedł i bym pokazał dwa walki, bym walczył do końca, albo jedną łyżę nakatowaną, albo on. Na pewno bym wszedł i pokazał ile mam sił, ile mam, no ile mi Boże dała zdrowia, bym na pewno no walczył. No ale no czas pokaże, jak na razie wiem, że jeszcze no dużo jeszcze no pracy jeszcze no niby wszystko idzie ku dobremu, ale no widzę te błędy, widzę, że coś jest nie tak, widzę, że no może to też teraz to przemęczenie, może byłoby lepiej, jakby nie było tego przemęczenia, lepsza byłaby ta walka. Czułem, że no jakbym był może w lepszej formie, to może nie mówię, żebym go znokautował, no bo nie ma co, bo to jednak no to jest boks i on umiał boksować i umiał przyjąć. Przyjął też mocne ciosy, ja przyjąłem mocne, więc na pewno coś mnie uczy ta walka. To było 12 rund z naprawdę solidnym, mocnym, doświadczonym przeciwnikiem. Mówisz, że kolejny raz zobaczymy cię w ringu za jakieś 2 miesiące, 2,5 miesiąca, tak? Czy to będzie kolejna 12, czy czas trochę odpocząć, zwolnić? Nie wiem, ale chyba nie. To nie będzie raczej 12. Może 8, może 10, może 6. No zobaczymy, to wszystko od mojego trenera zależy. Ale ja, wiesz, od mojego promotora zależy. Ja będę trenował, teraz odpoczywam. Na pewno po miesiącu czasu, jak będę odpoczywał, to będę czuł taki mocny głód boksu, więc czy będzie 10, czy 12, to ja i tak wejdę i będę robił swoje. Nie zabieramy ci więcej czasu, zasłużyłeś na odpoczynek. Dziękuję ci za rozmowę. Ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców, pozdrawiam.